Hej, 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 moje bagiety i bagieciory. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiejszy filmik to będzie coś, co na zagranicznym YouTubie jest nazywane Steal My Face, czyli w dosłownym tłumaczeniu ukradnij moją twarz. Będzie ten filmik polegał na tym, że po prostu pokażę Wam, z czego składa się moja twarz na MSP. Było wiele pytań, głównie o to, jaką skórę noszę, więc jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, oglądajcie dalej. Zaczynajmy! Ja już w międzyczasie przeszłam do kliniki piękna i zmieniłam moją twarz na całkowite przeciwieństwo tego, co noszę zazwyczaj. Zacznijmy oczywiście od oczu. Noszę te standardowe, które są na pierwszej stronie, kosztują 200 star coins i są dla VIP. Kolor brwi... Ojejku. Dziękuję bardzo, Maja Kana, za pozdro. Kolor brwi jest standardowo czarny, nie zmieniam go. Natomiast kolor oczu jest w takim ciemnoczerwonym kolorze. Natomiast kolor oczu to taka ciemna czerwień. Nosiłam też kiedyś właśnie białe lub szare oczy, jednak teraz przerzuciłam się zdecydowanie na czerwone, bardzo mi się one spodobały. Następnie mamy makijaż i makijaż, który ja noszę, to na pewno nie jest ten motylkowy. To jest taki zwykły za 100 star coins i oczywiście wszystkie kolory zmieniam na czarno. Nos, który noszę, to jest ten dla VIP. Niestety nie powiem Wam, ile on kosztuje, bo mam go zakupionego, ale pewnie 300 star coins kosztuje. I to jest taki standardowy nosek z piegami. Bardzo ładnie on wygląda i w ogóle dużo osób go nosi, jest dość popularny. Następnie usta. Najzwyklejsze usta dla VIP za 400 star coins w kolorze oczywiście czarnym. I na koniec zostawiłam karnację, o którą było najwięcej pytań. I niech no ja znajdę karnację, którą noszę. To chyba jest ta, tak. Widzicie, tutaj mam wkup 0 star coins, ponieważ te wszystkie rzeczy już posiadam i taka jest moja twarz standardowo wyglądająca. Tutaj jest razem z wszystkimi dodatkami. Też, jak możecie zauważyć, często noszę ten kolczyk w nosie, te tutaj kolczyki w wargach i niestety pod okularami nie widać, ale mam również takie specyficzne rzęsy za diamenty, więc jeżeli chcecie wyglądać tak jak Jana mówi Star Planet, dodajcie sobie te tutaj kolczyki oraz te takie rzęsy. Wyglądają one dość specyficzne, ale je bardzo lubię nosić i tak, również obowiązkowo tatuaże, których nigdy nie zdejmuję. Mogę również Wam pokazać moje wszystkie zakupione części twarzy tutaj jakby w szafie. Oczywiście też większość z tych zakupionych rzeczy została kupiona tylko na potrzeby odcinków, tak jak na przykład te diabelskie oczy. Jeżeli wiecie, z jakiego to odcinka, to zostawcie lajka lub napiszcie w komentarzu. Te tutaj oczy mi kupił Leśny, bo on ma jakieś fetysz na te oczy, ja nie wiem, wszystkie te trzy pary oczu są kupione przez Leśnego. Tutaj te oczy są z chyba tego odcinka, w którym pokazywałam, jak wyglądam w realu. Tutaj macie również biały kolor tych samych oczu, który czasami zmieniam. Te oczy też miałam przez jakiś czas, ale Leśny zhejtował ich wygląd, więc zmieniłam w końcu na te, co miałam. Makijaży, no... Pamiętam, że kiedyś na Movie Star Planet tak wyglądałam i to było wow, no dziwnie to dość wyglądało. To mi się też podoba, tylko strasznie szkoda, że jeżeli chcielibyśmy założyć i ten makijaż oczu i te pomalowane policzki, to jedno nam się zdejmuje. Moim zdaniem jest to bez sensu i szkoda, że nie można nosić tych dwóch makijaży naraz. Nosków nie mam dużo, mam ten z piegami i bez piegów. No a jeśli chodzi o usta, nie wiem czemu mam dwie pary czarnych ust, tych samych, no ale dobrze. Te usta też są bardzo, w bardzo ładnym kolorze, pamiętam, że takie nosiłam, te również kiedyś nosiłam, albo nie, tych nie nosiłam. Odcieni skóry, no w sumie ten mam jakiś chyba tutaj allahowy, ten zielony to mi chyba też Leśny kupił. No ale w sumie noszę tylko ten szary, kiedyś na Movie Star Planet pamiętam, że nosiłam
ten najjaśniejszy odcień skóry, jaki jest możliwy, jednak teraz przerzuciłam się na ten szary odcień, o który tak bardzo pytaliście w komentarzach i na live'ach. Jejku, troszkę się rozgadałam w tym odcinku, mam nadzieję, że w montażu nie wyjdzie ten odcinek zbyt długi. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Chociaż w sumie dla wszystkich osób, które dotarły do tej części odcinka, mogę zrobić konkurs. Do wygrania są nagrody, które właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. No i co musicie zrobić? Zostawcie koniecznie lajka pod tym filmem oraz w komentarzu na dole napiszcie, jak Wam się podobał odcinek. Dopiszcie do tego rzecz, która Was najbardziej interesuje z wyświetlających się właśnie nagród. Oraz swój nick na MovieStarPlanet, no a ja po jakimś czasie wylosuję osoby, które wygrały. Na tym możemy chyba w sumie już skończyć ten filmik, mam nadzieję, że Wam się on podobał. Zgłoście się do konkursu, może coś uda Wam się wygrać, może Wam się poszczęści. No i co? Do zobaczenia i pa 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 pa!